Mam nadzieję, że miejsce, do którego jedziemy, będzie wolne. Aha. No, posiedzę. To jest tak pięknie, że już po prostu... Raj dla kiełbasożerców. Może ten sejf do naszego vana będzie okej. Okay. To po prostu uczta kulinarna. Z wrażenia aż mi się gimbal zaciął. Bo ludzie bali się tutaj przychodzić, tak trochę w czasach PRL-u. Zaraz wam pokażę, gdzie jest menu. W barach się nie zmieszczę. Mam nadzieję, że nasz van tak nie będzie wyglądał. Cześć, witamy was w nowym vlogu. Cześć, witajcie. Witamy was z drogi do Aten. Mamy 16 km. Dokładnie, no widać zresztą, bo koraski nieprzeciętne. Pogoda po prostu szarobura, leje deszcz, no i straszny korek. Także powoli się toczymy. Mamy nadzieję, że ta pogoda nie utrzyma się za długo i jutro wyjdzie piękne słońce. Widzisz, Monika? Takie tam niebo niebieskie się robi? Idzie słonko. Mm-hmm. Yes! Biało-szare na razie widzę, ale... Monika, ja ci mówię, że jak teraz sfera zagości w Atenach, to wyjdzie słońce. Ja ci to mówię. Zobacz, ono już za nami jedzie, widzisz? Trzymam cię za słowo. I oczywiście, jak wam mówiliśmy, omijamy autostrady i do Aten wjeżdżamy od strony zachodniej. Czy Paweł jeździ po Atenach? No, na razie ciężko, powiem szczerze. Tych skuterków pełno, śmigają po jednej, po drugiej stronie. I Grecy też tacy są trochę narwani. Miałem taką sytuację na skrzyżowaniu, że zająłem pas do skrętu w lewo, trzymałem się swojego pasa, a tu jeszcze i z mojej lewej strony mnie wyprzedzali, i z prawej. A ja przecież nie jadę jak jakiś taki ślimak. Ateny jak na razie przypominają nam Izmir. Tak, budynki, no. Mam nadzieję, że miejsce, do którego jedziemy, będzie wolne. I nasz ciapek gdzieś się tam zmieści. No, to się zaczyna. Jak tam lewa, Moni? No, spoko. Okej. No dobra. Nie jest źle, bo by nie było gorzej, nie, Moni? Mhm. Udało nam się szczęśliwie dojechać na miejsce. Jest to taki duży parking, stają tutaj autobusy i kampery, aczkolwiek ani jednego nie ma, stoimy tylko my. Na razie ulica taka troszkę głośna. Ale nie ma tragedii, mam nadzieję, że wieczorem będzie spokojniej. W tym miejscu stał Janusz z Grażyną, oni nam polecili to miejsce, stali tutaj 4 dni. Nic im się w kamperze nie stało, nie mieli żadnych włamów, także miejsce chyba jest bezpieczne. Mam nadzieję, że nam również ten czas tutaj minie spokojnie i bez żadnych ekscesów. A stoimy bardzo blisko Akropolu, dosłownie przez ten park wystarczy przejść i jest taki widok, że normalnie szok. To oficjalnie witamy was z Aten. Dzisiaj napawamy się pięknym widokiem na Akropol podczas zachodu słońca. Jutro ruszamy w miasto, a wy razem z nami. Należy się wam kilka słów wyjaśnienia, po co przyjechaliśmy do Aten. I dlaczego akurat 3 marca? Jak wielu i wiele z was już zgadło w komentarzach pod ostatnim filmem, jest to po prostu nasza rocznica. Tak, tą rocznicę ślubu chcemy spędzić w Atenach, a tak dla przypomnienia, ostatnią rocznicę ślubu w 2023 roku spędziliśmy w Tiznit. Jak ktoś nie widział filmu, to tutaj się pojawi. Jako, że jest to nasza rocznica, no i pierwszy dzień w Grecji, więc nie mamy jakichś większych planów. Chcemy się po prostu poszwędać, nacieszyć się atmosferą tego miasta. Popatrzeć, jak Grecy żyją, gdzie chodzą, gdzie jedzą,
popatrzeć na dzielnice okoliczne, jakieś budynki, ale troszeczkę Wam również poopowiadamy o Atenach. Jesteśmy w dzielnicy Psyri, najstarszej dzielnicy Aten. A dokładnie na Placu Bohaterów. Jeszcze 3 dekady temu ludzie bali się tutaj przychodzić, tak było tu wszystko zaniedbane. A dziś to miejsce tętni życiem, jest mnóstwo kafejek, restauracji, można dobrze zjeść, posłuchać muzyki na żywo. I podejrzewam, że Ateńczycy nie wyobrażają sobie bez tego miejsca życia. To jest tak pięknie, że już po prostu zakochałam w Atenach. Muzyka na żywo rozbrzmiewa na każdym skwerku. Super jest. Jesteśmy w aptece zielarskiej. Jest tu po prostu wszystko, nawet gojnik. My jak zwykle zapuszczamy się w najbardziej takie nieprzewidywalne zakątki i tak przyszliśmy tu do w sumie najbardziej ukrytej i podobno jednej z lepszych tawern w Atenach. Także idziemy spróbować, co tam mają dobrego. Myślisz, że będziemy mieli tu stolik? No właśnie, chyba nie ma. Trafiliśmy akurat na godzinę szczytu. Wszyscy teraz jedzą lunch. W każdej restauracji jest bardzo, bardzo dużo ludzi. A chyba w szczególności tej. Na szczęście my już mamy stolik, czekamy na jedzenie. A w ogóle Grecy bardzo późno jedzą. Jedzą około 20. To nie jest nasza romantyczna kolacja, to jest tylko lunch. Tu mamy wino swojskie. Czekamy na jedzenie. Zdróweczko. Są 4 dania do wyboru. Jest cieciorka, jest ryba. Jeszcze czekamy na sałatę, ale po prostu to jest tak pyszne. Taka typowa domowa kuchnia. Jak to się mówi, proste dania najlepsze. Ojej. Cudowne. Monika, może ten safe do naszego vana będzie ok. On nas będzie chronił przed kradzieżami. Sałata obłędna, po prostu ten dip, ta oliwa, no jest niesamowita. Stała na grecką tawerenkę, mamy oczywiście i muzykę na żywo. No po prostu uczta kulinarna. Cudownie było. Oj. Z wrażenia aż mi się gimbal zaciął. Miejsce nie było łatwe do znalezienia, no bo kto by się spodziewał, że pod starym, zawalającym się budynkiem jest tak super klimatowa restauracja. Monika, ja się poczułem jak u babci na obiedzie, a ty? No ja też. Jak będziecie grzeczni, to podrzucimy pineskę pod filmem do tego miejsca. Dobra, lecimy dalej. Co te Ateny skrywają? Jak na razie jest pięknie. Niedaleko dzielnicy Plaka znajduje się również dosyć sporej wielkości bazar. Część jest odkryta, część jest zadaszona. A jak widzicie za mną, mnóstwo różnych rupieci, rzeczy używanych, które można kupić. Monika, jakby tak pokopał, to pewnie byś coś tam fajnego znalazł. Jak myślisz? Pewnie tak. Pawłowi chodziło oczywiście o dzielnicę Psyri, bo na Plakę to pójdziemy trochę później. Moja wina. Coś
przyszliśmy do Krylos, tej starszej ateńskiej cukierni, która powstała w 1855 roku. Była to najpierw apteka, a w 1923 została zakupiona przez Greka ze Smyrny. I od tamtej pory jest cukiernia. W 1923, czyli dokładnie w roku, w którym trwały przesiedlenia Greków z Turcji, no a Smyrna to już wiecie z naszych odcinków, dzisiejsze Izmir. Zobaczymy teraz, co można tu zjeść. Wygląda to tak jak trochę w czasach PRL-u. Zaraz wam pokażę, gdzie jest menu. To jest przywiązane tu. My chcemy spróbować loukoumades, czyli to są takie tradycyjne greckie pączki, które są bardzo podobne do pączków lokmar, które już kiedyś robiłam w jednym vlogu. Jak nie pamiętacie, to gdzieś będzie tutaj. Także no, widzimy, że słodycze greckie bardzo przypominają te tureckie. Czy pan zamawiał pączki? Tak. Nasz lunch kosztował 24 euro, a tu za deserek zapłaciliśmy 8,90. Dwie kawy, to jest ta ogromna porcja pączków z syropem, z cynamonem i jeszcze do tego lody waniliowe. One są takie chrupiące, z taką fajną skórką. A jak syrop smakuje? Taki jak ty robiłaś? Tak, ale nie są tak mocno nasiąknięte tym syropem, bo ta twarda skórka tak właśnie przed tym chroni. Nie są bardzo tłuste, całkiem smaczne do tego te lody. Do Krylos też podrzucimy wam pineskę pod filmem. Na pewno jest tutaj wiele cukierni i wszędzie można zjeść coś smacznego. I na pewno też te pączki, które są bardzo słynne w Grecji. Ale w klimacie PRL-u tylko w Krylos. Tak, to miejsce jest na pewno wyjątkowe, no i z ciekawą historią. Trafiliśmy już w końcu do słynnej dzielnicy Plaka. Jesteśmy na tych najbardziej rozpoznawalnych schodach, gdzie jest mnóstwo kafejek. I siedzi się centralnie na schodach i właśnie Monika musi iść ostrożnie, żeby nie wyrżnąć orła. Klimacik niesamowity. I aż trudno uwierzyć, że kiedyś Ateny były wioską. Dokładnie w 1834 roku Otton Bawarski przeniósł stolicę z Napfio do Aten właśnie. I wtedy to one liczyły 10 tysięcy mieszkańców. Teraz jest to 4-milionowa metropolia i mieszka tutaj 1/3 ludności greckiej, a Ateny zajmują tylko 1% tego kraju. Monika, jak oceniasz wizytę w dzielnicy Plaka? Oceniam schody na bardzo śliskie, stopień śliskości 10 na 10. Trzeba bardzo uważać. Nie wiem, jak ludzie chodzą po nich. Deszcz, bo dziś jest sucho, a ja po prostu cały czas ślizgiem jadę. Są w większości marmurowe, więc to jeszcze właśnie mi się wydaje, że to te trepy użyte są jeszcze z dawnych budowli z Akropolu albo tutaj z Forum Rzymskiego, bo taki stary marmur na tych trepach jest. Bardzo wyślizgany, bardzo. Także trzeba uważać. Dzielnicę warto odwiedzić moim zdaniem. Naprawdę fajna jest. Klimatowa. Ale bardziej mi się podoba Psari. Psari, tak. Najbardziej. Absolutnie. Tak dotarliśmy do kolejnej dzielnicy, Anafiotika, która słynie między innymi murali. Anafiotika nazywana jest też dzielnicą kostek cukru, ze względu na te małe, białe domki, które są tak tutaj ściśle usytuowane między tymi wąskimi uliczkami. Wygląda to, jakby było przeniesione z jednej z greckich wysp. I w sumie jest w tym trochę prawdy, bo budowniczowie pochodzili z Cyklad, a dokładnie z wyspy Anafi. I legenda głosi, że zbudowali tę wioskę w jedną noc.
Krocząc przez dzielnicę Anafiotike trzeba być cichutko, ponieważ cały czas w tych małych domkach mieszkają ludzie. Także nie można się tu drzeć, chociaż ja bym chciał, bo jestem tak zafascynowany, że miałbym ochotę krzyczeć. Czuję się jak, nie wiem, w jakimś labiryncie wąskich uliczek. Dokładnie, uliczki są tak wąskie, że przechodzi się bezpośrednio pod oknami i drzwiami tych domostw. Dlatego też trzeba zachować ciszę. I spokój. Ups. Właśnie uliczki są takie wąskie, że nie mogłam się tutaj minąć z panią i śmiała się, że jesteśmy za grube, ale to nie my jesteśmy grube, tylko te uliczki są tak cienkie. Moja, ledwo się mieścisz. W barach się nie zmieszczę. Ateny po zmroku nabierają klimatu, ale my idziemy do uliczki takiej najbardziej klimatycznej. Dotarliśmy na ulicę Pittaki, która jest tym magicznym miejscem, a zaraz opowiemy wam historię. Kiedyś był to bardzo mroczny zakamarek i poproszono mieszkańców Aten, żeby przynieśli jakieś lampy, stare żylandory, które mają, i w ten sposób ozdobili tą ulicę. Teraz no, nie widzę tych lamp, nie widzę tego tu, ale no, jest jakoś tak bajkowo. Tym magicznym sposobem nasza podróż po Atenach zatoczyła krok. Jakimś cudem trafiliśmy do Psarii. Znowu jesteśmy w dzielnicy Psarii i szukamy jakiejś fajnej restauracji dla naszej rocznicowej kolacji. Ja się zrymowało, ale jesteś głodny. Mam nadzieję, że coś super znajdziemy. Mam nadzieję, że nasz van tak nie będzie wyglądał, jak wrócimy na parking. No, niezbyt mi się to podoba. Ale słuchajcie, trafiliśmy w super restaurację na naszą romantyczną kolację. Tawernę raczej. Bardzo tanią tawernę. No, nie rozmawialiśmy, bo była głośna muzyka, no i też trochę ten czas chcieliśmy mieć dla siebie. Tak, ale zjedliśmy bardzo pyszne jedzonko. Polecamy takie tawerenki, można popróbować różnych dań za niedużą cenę. No, my zapłaciliśmy 26 euro, to było chyba 6 dań plus pół litra wina, także... Cena super. Dań, o, jak barszcz. Ale jedna myśl przyszła do głowy. Tak, zakochaliśmy się w Grecji. Zakochaliśmy się w greckim jedzeniu. I zakochaliśmy się w sobie. Po raz kolejny. Po raz kolejny po 24 latach. Tak. Jeszcze raz. No, ale Grecja skradła nasze serca również przy okazji. No, z wami się już będziemy żegnać. Dzięki, że byliście z nami. Dajcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz, zasubskrybujcie nasz kanał. My mamy nadzieję, że van stoi cały i zdrowy i że nic mu nie dolega. Także do zobaczonka w następnym vlogu. Trzymajcie się. Hej! Jako, że jest to nasza... Jeszcze raz. Dlatego musicie nam... Dzielnicy Plaki. Idziemy teraz? Plaka. Plaka? No plaka. Ja nagrywam z GoPro. Ale masz mikrofon wyłączony. Raz, dwa, nie, włączyłem. Okej, to mów. Krocząc przez... Jak ona?